Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wysłuchajmy dekretu penitencjarii apostolskiej odnośnie zyskiwania odpustów zupełnych za zmarłych w listopadzie 2021 roku. Dekret. Penitencjaria apostolska po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły ostatnio od różnych pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza i rozszerza na cały listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 roku dekretem, i tu jest podany numer 791 przez 20 przez 1, którym z powodu pandemii COVID-19 odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 roku. Z tej odnowionej wielkoduszności Kościoła z pewnością wierni czerpać będą pobożne postanowienia i siłę duchową, aby nadawać swojemu życiu kierunek zgodny z prawem ewangelicznym w synowskiej komunii z Ojcem Świętym, widzialnym fundamentem i pasterzem Kościoła katolickiego. Niniejszy dekret obowiązuje przez cały listopad, bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia. W Rzymie, w siedzibie penitencjarii apostolskiej, 27 października 2021 roku kardynał Mauro Piacenza, penitencjarz większy, ksiądz prałat Krzysztof Nykiel Regens i podany tu jest oryginalny tekst dokumentu, jaki możemy znaleźć w internecie. Załącznik pierwszy, dekret z 22 października 2020 roku, o którym mowa w powyższym dokumencie. Dekret. W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. Do niniejszej penitencjarii apostolskiej dotarło wiele próśb świętych pasterzy, aby w tym roku z powodu epidemii COVID-19 zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą wykazu odpustów. Dlatego penitencjaria apostolska na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości papieża Franciszka chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń tam, gdzie są one zakazane, a odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się choćby tylko w myśli za zmarłych przez poszczególne 8 dni, zwykle ustanowione jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych, może być przeniesiony na inne 8 dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. B. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na
wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam Ojcze nasz i wierzą w Boga, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko, łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję, kiedy to tylko będzie możliwe, spełnić trzy zwyczajne warunki: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, na przykład jutrznie, i nieszpory z oficjum liturgii godzin za zmarłych, różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu, albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia. Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji sakramentu pokuty i udzielali komunii świętej chorym. Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii. Wreszcie, ponieważ dusze czyśćcowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza, gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie mszy świętej w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z konstytucją apostolską Incruentum Altaris, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dniu 10 sierpnia 1915 roku. Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia w Rzymie, w siedzibie penitencjarii apostolskiej 22 października 2020 roku, we wspomnienie świętego Jana Pawła II, kardynał Mauro Piacenza, penitencjarz większy, ksiądz prałat Krzysztof Nykiel, regens, i podany tutaj jest oryginalny tekst dokumentu, jaki możemy znaleźć w internecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.